Co się dzieje na rynkach finansowych, dlaczego polska złotówka dalej jest taka tania, mimo zapewnień profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polski i prawdopodobnie zapewnień połowy naszych bystrzaków, czyli Rady Polityki Pieniężnej, że to tylko takie chwilowe, że tylko złotówka się zawaliła drastycznie do swoich najwyższych, najniższych poziomów, prawie że w historii. No tylko tak chwilowo, ale nie, Szanowni Państwo. Dalej polska złotówka jest zawalona i utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, zapewne czekając na to, co się zaraz stanie. Na rynkach międzynarodowych pod kątem podwyższania lub obniżania albo pozostawienia oprocentowania poszczególnych walut. Co się dzieje z polskim złotem? Dlaczego polski złoty drastycznie traci? Szanowni Państwo, musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz: że jeżeli wygra obecna partia rządząca, to prawdopodobnie polska złotówka w ciągu następnych. 4 lat straci na cenie 1 trzecią na wartości minimum, 1 trzecią mniej więcej. Taka może być rzeczywistość. Proszę do zrozumieć, że w 2014, gdy wygrywała partia rządząca, to tutaj był 2014. Gdy oni wygrywali wybory, to dolar amerykański był po 3 złote. Po 8 latach rządzenia Polska złotówka zawaliła się z 3 złote na 5 zł, czyli 33% z wyjściowej ceny w 4 lata po 33%, 4 lata następnie. Umocniliśmy te, tą złotówkę przy drastycznym, no po prostu zajechaniu siebie samych, czyli podwyższeniu oprocentowania bazowego do 6,75 bardzo wysokich poziomów, a teraz ją z powrotem zawalają, obniżając oprocentowanie, zawalają ją rozdawnictwem. I szanowni Państwo, jeżeli dzisiejsza partia rządząca wygra, to będzie oznaczało, że polska złotówka w ciągu następnych Lat prawdopodobnie straci następne 33% od ceny dzisiejszej, a 33% od ceny dzisiejszej, czyli 1 trzecia, to jest około złoty 40, czyli 4,30 czy tam 4,40 plus złoty 40 to jest 5,70. Nowa cena polskiego złotego e, będzie mogła wynosić nawet, proszę zobaczyć, 5,70. Tak może zrobić partia rządząca. Proszę zobaczyć, 5,70. Musimy to zrozumieć, ale co zrobi druga partia, ta nierządząca, która rządziła wcześniej, gdy polska złotówka była bardzo mocna, bo zarządów rządów finalnie Donalda Tuska, taka jest prawda, polski złoty był dosyć mocny. No ale co zrobią gdańscy liberałowie, szanowni państwo, z polskim złotym? Co mogą zrobić? Szanowni Państwo, to, co zrobią, opowiem zaraz. Co mogą zrobić e, za chwilę, tylko na, na sam początek, zapraszam o subskrybowanie tego kanału, ze względu na to, że e, nawet 50% oglądających nie subskrybuje kanału. Na innych kanałach, nawet 95% oglądających nie subskrybuje kanałów, które ogląda. Ja mam bardzo wysoki ten odsetek aż 50% osób subskrybuje ten kanał. Dlatego zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Zapraszam do kliknięcia łapeczki w górę. Zapraszam do merytorycznego komentowania. Zapraszam także do zasubskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału, w którym nadaję po angielsku tylko i wyłącznie. Bardzo proszę o kliknięcie w link, który dodałem w opisie, o zasubskrybowanie tego kanału. Ze względu na to, że tam potrzeba subskrypcji minimum 1000-1500, aby angielskojęzyczny YouTube algorytm wybijał na angielskojęzyczną sferę moje produkcje. A na angielskojęzycznej sferze mamy 2 miliardy ludzi posługujących się językiem angielskim, czy mniej więcej coś w tym stylu. Tak więc przechodzę dalej. Szanowni Państwo, okej, okay, tutaj wiemy, że prawdopodobnie jeżeli obecna partia rządząca wygra wybory, no to będą robić to, co robią. No i polska złotówka, nowa wartość polskiej złotówki zwyczajnie będzie wynosiła, tak jak tutaj narysowałem, około 5,70, kto wie, może 5,50, a może nawet 6 złotych. Nie możemy inaczej myśleć, no bo co, do czego oni innego są zdolni, aniżeli do właśnie osłabiania złotówki elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie rozumie finansów zresztą elektorat w naszej części Donalda Tuska Platformy Obywatelskiej też nie rozumie finansów no taka jest prawda wiemy jedno że jeżeli będą robić to co robili przez 8 lat a przecież chyba nie mogą robić czegoś innego aniżeli to co robili to polska złotówka zawali się do poziomów mniej więcej 5,50 a może nawet 6 zł co to będzie oznaczało? No będzie oznaczało, że po prostu zwyczajnie nasze płace nie będą rosły w odniesieniu do euro lub też będą minimalnie rosły. Ale oczywiście to będzie oznaczało wielką inflację. Musi to oznaczać inflację ze względu na to, że będziemy musieli coraz więcej tych złotówek wydawać za zagraniczne towary. No oczywiście te składowe naszych płacek, płaca minimalna może rosnąć, no ale będzie rosła, ale złotówka będzie się zawalała, tak jak się zawala. Tutaj opowiadają nam, jak to w pięknie, im płaca minimalna w Polsce Szanowni Państwo, rośnie, ale taka jest prawda, że no, wcześniej euro było po 3 zł, prawda? Znaczy dolar był po 3 zł, a dzisiaj jest po 4,35, prawda? No a przed chwilą był po 5, i to nie jest takie wszystko hop, 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 jak się nam wmawia. Wmawiają nam, że płaca minimalna zarządów tuska była tam niska, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę algorytm, którym idzie płaca minimalna, no to zarządów tuska płaca minimalna też znacznie wzrosła, taka jest prawda, tylko teraz rośnie większymi liczbami, bo te liczby po prostu wraz z latami idą do przodu i za tuska też rosła płaca minimalna i to wzrosła mocno. Musimy zadać sobie pytanie, co zrobi Tusk, Szanowni Państwo, co zrobi Tusk? Co zrobi Tusk? Tusk co może zrobić Tusk? Tusk może wejść do strefy euro. Po prostu wejdziemy do strefy euro. Tusk wejdzie do strefy euro. Jeżeli Tusk będzie rządził z komunistami, no to wejdą do strefy euro. Prawda? Z jednej strony to dobrze, że wejdą do strefy euro pod tym kątem, że już nikt nie będzie drukował polskiej złotówki, że będziemy wiedzieli, co, czym jest nasza waluta, prawda? A z drugiej strony źle, że wejdziemy do strefy euro, bo będą tego bardzo wielkie problemy. Będą tego bardzo wielkie problemy, bo to zależy od tego, jak się wejdzie do euro, jakie będą następne losy naszej gospodarki i naszego kraju, prawda? Więc gdyby. Istnieje taka, możliwość, że, istnieje taka możliwość, że asystent Donalda Tuska, czyli Mateusz Morawiecki, chciałby zniszczyć polskiego złotego i wejść do euro na przykład za 4 lata. Prawda? Czyli zniszczyli, zniszczyliby euro do 5,50, do 6, no i wtedy by weszli do euro. Lub też jeżeli wygra Donald Tusk, prawda, Donald Tusk, jeżeli wygra wybory, no to Donald Tusk. Prawdopodobnie wejdzie bardzo szybko do euro, umocnią złotówkę i wejdą szybko do euro, prawda? Bo, no ale co to będzie oznaczało? No to będzie tragedia dla nas oczywiście, jeżeli wejdą do euro po bardzo niekorzystnym dla nas kursie, ale my do końca nie wiemy yy, finalnie, jaki jest taki najkorzystniejszy kurs dla nas wejścia do euro. Trzeba zrozumieć jedną podstawową rzecz. Że w Polsce e, są e, bardzo silne takie lobby, żeby wejść do strefy euro, bo oni sobie po prostu na tym bardzo dużo zarobią, zdewaluują sobie gigantyczne kredyty. Są to międzynarodowi bardzo często deweloperzy, międzynarodowe spółki i tak dalej. Dlaczego? No, bo po prostu zdewaluują sobie e, kredyty. Proszę zrozumieć, że jeżeli mamy kredyt, jeżeli mamy wielką spółkę na 7 milionów. 7 milionów, powiedzmy, mamy kredyt 7 milionów, 7 milionów złotych zaciągnęliśmy kredyt, prawda? No i taki kredyt je, jest dosyć problematyczny, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy oprocentowanie 10%, no, no to tych odsetek w skali roku trzeba płacić 700 tysięcy. Prawda? Z drugiej strony, Szanowni Państwo, z drugiej strony, e, gdyby weszli do strefy euro, przy zawaleniu się złotówki na przykład do 7 złotych za euro no przecież tak się dzieje na przykład na Węgrzech, zawalili tą swoją walutę, to Orban zaczął mówić o tym, żeby wejść do e, strefy euro, prawda? Bo tutaj nam się mówi, jaki tam Orban jest czy nie jest, no ale nam się w ogóle totalnie inne rzeczy mówi, jaki on tak naprawdę w rzeczywistości jest. W rzeczywistości, prawda? Dlaczego na przykład Orban może wspiera bardzo tak, na przykład Rosję? Przede wszystkim, bo się boi agresywnej Ukrainy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale po drugie, jak patrzymy historycznie, bo to Węgry były silne i Węgry były wielkie, gdy Rosja była wielka, prawda? Czyli Polska była słaba. Prawda, więc generalnie z geopolitycznego punktu widzenia, no yy, taki Wiktor Orban, jeżeli on robi tak, no to Wiktor Orban generalnie jest wrogiem yy, wolności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Może oni myślą, że my jesteśmy wrogiem ich w danym momencie geopolityki, no bo yy, na przykład było na przykład wspieramy Ukrainę, prawda? No i on myśli o jak wspieramy Ukrainę, no to Ukraina będzie silniejsza, prawda? I Węgry będą miały problem. To już pozostawimy na wielkie, długie debaty, patrząc, jakie on ruchy robi, ale o to chodzi, że widzicie, nawet Wiktor Orban jest w stanie wejść do strefy euro, gdy zniszczy swoją walutę. I właśnie, i właśnie, a u nas nad Polakami się nikt nie zastanawia, no i u nas są takie wielkie grupy interesów. To nawet nie są Polacy, to są wielkie firmy i tak dalej. Wielkie korporacje i te wielkie firmy. Proszę sobie wyobrazić, że mamy 7 milionów złotych w euro, w złotych, 7 milionów złotych albo 70 milionów złotych, żeby to takie prawdziwe były sumy, o które im chodzi. 70 milionów złotych mamy zaciągniętego kredytu w złotówkach, prawda? Odsetki rocznie, powiedzmy to jest 10%, no to jest 7 milionów rocznie. Jeżeli byśmy założyli, że wchodzimy do strefy euro po kursie 3,50 za euro, to jest podzielić na 3,5, no to jeżeli taki kredyt, jeżeli byśmy szli takim procesem, to taki kredyt zostałby przewalu, przewaluowany na 20 milionów euro kredytu, tak? Czyli wcześniej mieliśmy 70 milionów euro kredytu, nie, przepraszam, złotych. Taka korporacja zagraniczna miała 70 milionów złotych kredytu, po przewalutowaniu, po wejściu do strefy euro przy kursie mocnym dla polskiego złotego, przy kurs, powtarzam, mocnym dla polskiego złotego, czyli wysokich płac, wysokich emerytur, prawda, i tak dalej, niższej inflacji, no to byśmy mieli wtedy taka instytucja miałaby 20 milionów nowego kredytu, już nie oprocentowanego może te 10 czy 9, te 10%, ale może oprocentowanego 7%, bo dzisiaj to euro jest drogie, prawda? Czyli mieliby 20 milionów 20 milionów kredytów 20 milionów kredytu na euro plus to oprocentowanie by było trochę niższe, czyli 7% tam procent zamiast 10, prawda? Powiedzmy bo dzisiaj są gigantyczne te oprocentowania i te oprocentowania już się tak zbytnio zacie, już się zacierają właściwie jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów, bo oni podwyższyli do 4,5, my mamy 6, no to już tylko 1,5%, przepraszam, wyda z no ale jak to szan szanowni państwo zrobić czary mary, żeby takim ludziom się kredyt zdewaluował, no zawalić polskiego złotego, bo jeżeli weźmiemy jeżeli zniszczą, jeżeli Morawiecki Razem z Kaczyńskim i Dudą, znaczy Duda już nie. Jeżeli Kaczyński i Morawiecki zniszczą polskiego złotego już doszczętnie, prawda? No załóżmy, że zniszczą do 5 złotych za euro. No i przyjdzie Tusk, zniszczy do siedmiu, 6, do 6, albo jeżeli zostanie Morawiecki i zniszczy do 6 za euro, prawda? No i przyjdzie Tusk, no to zawalą do 7, no i wejdą wtedy do strefy euro po 7 złotych za euro no to 70 milionów, ci nasi delikwenci, prawda, którzy, no, no, każdy by tak chciał, prawda, ci ludzie z 70 milionów, jeżeli będą przewalutowani w taki sposób, jak teraz pokazuję, czyli 70 milionów podzielić na 7, no to ten kredyt im się przewaluje na 10 milionów euro, prawda, 10 milionów euro. Jeżeli w ten sposób będą e, przeliczać kurs, prawda? Miałem 70 milionów e, złotych kredytu. Przy kursie 3,50 będę miał 20 milionów euro kredytu. Miałem 70 milionów złotych kredytu. Przy kursie 7, 7 złotych za euro będę miał 10 milionów e, euro kredytu. Też oprocentowanego 7 procent, powiedzmy, prawda? Co to oznacza? No to oznacza, że mają o połowę niższy kredyt. O połowę niższy, tak mieli 20 przy wszystkie firmy, spółki, ludzie, którzy są zakredytowani w polskiej złotówce tylko czekają, żeby polska złotówka się zawaliła jak najmocniej, jak najsilniej, tak? Jak najsilniej, żeby i kredyty zostały przewalutowane. No, bo wtedy im dewaluacja o połowę, prawda? Miałem 100 milionów kredytu, 100 milionów złotych kredytu. Gdybyśmy weszli, e, e, gdybyśmy weszli e, po e, zawalonym kursie złotówki, będę miał o połowę mniej tego kredytu, licząc w euro. Gdybyśmy weszli po silnym kursie, po trzy, to będę miał. Połowę więcej w euro, prawda? No i trzeba to zrozumieć, że czasem kilka osób, kilka firm jest tak silna, żeby zniszczyć całe narody. Po prostu. Po prostu, żeby zniszczyć całe narody. Ale co to będzie dla Polaków oznaczało, Szanowni Państwo? No, dla Polaków będzie to oznaczało, bo jeżeli mam na przykład, proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj zarabiam 7 tysięcy złotych na rękę. Tak? Dzisiaj zarabiając 7000 tysięcy złotych na rękę. Przy kursie 3,5 zł za euro, po przewalutowaniu, będę zarabiał 2000 euro na rękę. Rozumiemy to? 2000 euro, tak? Po 3,50, jeżeli będzie euro. Ale jeżeli zniszczą euro do 7, no to będę zarabiał tylko 1000 euro, tak? Czyli ludzie, którzy dzisiaj zarabiają 7000 zł, czyli, no wiecie, no generalnie. Do strefy euro trzeba wejść po odpowiednim dla nas kursie. Bo jeżeli weźmiemy po zawalonym kursie. Tak, do 7 zł, no to człowiek, który zarabia 7000 zł, to będzie zarabiał od nowego dnia 1000 euro. No ale jeżeli wejdziemy po 350, no to będzie zarabiał 2000 euro. I to też nie jest tak, że byłoby tak zdrowo wejść po 350 po 3,50 za euro do strefy euro. No, może się okazać, że nie są w stanie ci płacić 2000 euro miesięcznie. Prawda? A 1000 euro to jest za mało. Tak? I teraz no, trzeba sobie odpowiedzieć, jak to by miało wyglądać, szanowni państwo. A u nas jest walka polityczna, i u nas to nie będzie wyglądać. Prawda? to nie będzie wyglądać. No, musimy to zrozumieć, że emerytura, szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma dzisiaj emeryturę, załóżmy, są emeryci i ci emeryci razem mają 7000 złotych emerytury, no to jeżeli mamy 7000 złotych emerytury, a polska złotówka jest mocna i wchodzimy do strefy euro po 3,50, no to tej emerytury mamy miesięcznie 2000 euro. No, za 2000 euro miesięcznie, no, no naprawdę można bardzo dobrze żyć, prawie w każdej części basenu, morza śródziemnego tym bardziej jeżeli taki emeryt i emerytka wynajmą swoje mieszkanie w Polsce tak, czyli po przejściu do strefy euro po wysokim kursie złotówki emeryci będą zamożni, ale jeżeli byśmy weszli do strefy euro po 7 zł za euro, no to taki emeryt już nie będzie miał emerytury 2000 euro a 1000 euro, no to to, to już bieda, prawda no to już bieda, prawda? No to już będzie bieda. Musimy zrozumieć, że nasze wszystkie pieniądze, jeżeli wejdziemy, nasze wszystkie pieniądze, które mamy na kontach wszędzie, naokoło, prawda? Po słabym kursie euro zostaną, do złotówki, znaczy się po mocnym kursie euro do złotówki, czyli gdy polska złotówka się zawali, wymienimy za pół darmo, po prostu. No, no nasze wszystkie pieniądze zostaną wymienione za pół darmo, tak? pomocnym kursie euro wymienimy na po mocnym kursie no to bardzo dużo zyskamy Ja generalnie jestem zwol zwolennikiem wejścia do strefy euro po bardzo wysokim kursie po bardzo wysokim dla polskiej złotówki po silnym kursie dla polskiej złotówki tylko ja nie wiem czy mój naród jest w stanie to przerobić zrozumieć prawda? nie wiem czy mój naród jest mentalnie yy, tak zrobić bo gdybyśmy weszli po wysokim kursie euro, ok, mielibyśmy wysokie ceny, nie mówię, że akurat po 3,50, prawda? Po wysokim kursie, jak najsilniejszym, bo te pieniądze, które wymienimy, wszystkie, które mamy, musiałyby, znaczy te pieniądze, te, które są w rękach publicznych i tak dalej, musiałyby zostać zainwestowane w gospodarkę, aby Mimo to, żeśmy wymienili po wysokim kursie, prawda, nasze pieniądze, że płace są wysokie i emerytury są wysokie, musielibyśmy te pieniądze, nadwyżkę, to, to, to którą dostaliśmy, te setki miliardów euro, zainwestować w gospodarkę, w niskie podatki, w gospodarkę, w innowacyjność, żeby było tanie produkować, i żeby dalej nasze produkty i serwisy były tanie, mimo to, że dużo zarabiamy. Musiałaby być taka wartość dodana, prawda? Musielibyśmy y, zrobić dużo fajnych rzeczy. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy przy obecnym przy obecnej pogodzie politycznej. Mówię wprost, prawda? Bo musimy zrozumieć, jeżeli założymy, ja mówię tak pi razy drzwi, to nie są prawdziwe liczby, no ale jeżeli założymy, że no, e, za 4 lata, czy tam ileś, no mamy w gospodarce, zrób, zrozummy to tak, jeżeli mamy w gospodarce, my wszyscy Polacy posiadamy i państwo, i, i e, miasta, i gminy, i banki, i firmy, powiedzmy, że wszyscy razem posiadamy 5 trylionów złotych, tak? E, 5 bilionów po czyli 5 tysięcy miliardów. Powiedzmy, że, że posiadamy 5000 miliardów. To nie są prawdziwe liczby, to nie jest tyle, ile my posiadamy. Prawda? Czyli 5 tysięcy miliardów złotych. Te 5 ty albo zróbmy tak, będzie prościej, że posiadamy wszyscy Polacy, wszyscy my posiadamy 7. Y że my wszyscy posiadamy 7. Bilionów, czyli 7000 miliardów złotych. Tak? Wchodząc do strefy euro, szanowni państwo, po kursie 3,50, prawda? Po kursie 3,50, będziemy mieli e, z tego e, 2 tryliony euro. 2 tryliony euro, tak? Przepraszam, 2 biliony, czyli 2000 miliardów. 2000 miliardów euro, tak? Jeż, ale jeżeli byśmy weszli po kursie 7 za euro, no to będziemy już mieli tylko 1 bilion, tak? Jeden tylko 1000 miliardów. I musimy zrozumieć, że gdybyśmy weszli po kursie 3,50, no to będziemy mieli nadwyżkę. Tysiąc miliardów złotych i ten tysiąc, przepraszam, tysiąc miliardów euro. Tysiąc miliardów euro, dzisiaj tysiąc miliardów euro to jest cztery i pół tysiąca miliardów złotych. To są niewyobrażalne pieniądze. I szanowni Państwo, jeżeli będziemy mieli jakiś rząd, który nas sprzeda po siedem złotych za euro, to znaczy, że urąbali połowę naszego majątku, jaki, który żeśmy w ogóle wybudowali. Prawda? Musimy to zrozumieć. Że tutaj nie jest mowa o kilku jakichś tam oligarchach, prawda, którzy chcą zarobić na zdewaluowaniu swoich kredytów. Musimy to zrozumieć, że najlepsze dla nas byłoby wejść do strefy euro po bardzo wysokim kursie, ale w założeniu, że ten trylion, znaczy się ten bilion. Czyli 1000 miliardów euro nadwyżki po wysokim musiałby zostać zainwestowany naprawdę na taką, szanowni państwo. No nie moglibyśmy tego przechulać, bo okej, okay, zarabialibyśmy 2000, gdybym zarabiał 7000 złotych wszedł po kursie 3,50, no to bym na drugi dzień zarabiał 2000 euro, prawda? No ale okej, okay, tylko żeby zarabiać te 2000 euro, się okaże, że w pewnym momencie zarabiam tyle samo co Niemiec. Albo tyle samo co Francuz. Prawda? I produkt mamy droższy. No to trzeba by było zrobić tak, że OK, mogę zarabiać tyle samo co Niemiec i tyle samo, samo co Francuz, ale przy założeniu, że produkt jest w niższej cenie. Albo w tej samej cenie, ale lepszy. Albo w niższej, prawda? I jak to zrobić? No ten trylion, ten bilion tych, tych, tych euro musiałby zostać za, zainwestowany. Szanowni Państwo. W gospodarność, gospodarność, czyli łatwe, niskie podatki, administracja łatwa i tak dalej, praworządność i tak dalej, i tak dalej, łatwość robienia biznesu. To ok, to damy radę, ale jeżeli byśmy nie zainwestowali, no to mogłoby dojść do totalnej zapaści, ze względu na to, że nasze produkty by były bardzo drogo produkowane, byśmy rozhulali, Kaczyński by rozdał 55 emeryturę, nie wiem nie wiem, zasadziliby palmy na zimę które by powiędły w Polsce prawda, nie wiem co oni tam by jeszcze zrobili Szanowni Państwo, wybudowaliby przekopy koło, następny przekop koło Mierzei Wiślanej byśmy mieli dwa przekopy koło, wiecie, tak o, byśmy wybudowali jakieś nie wiem, Kaczyński by usypał Nowy Giewont prawda, gdzieś tam na Mazurach żeby ludzie mieli na sankach zjeżdżać, ale to jest niestety prawda, szanowni państwo, bo się takie rzeczy przecież robi, prawda? Eee, rodem z Misia. Eee, więc, no, gdybyśmy, szanowni państwo, zainwestowali te pieniądze, ten, 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 ten miliard, prawda, w gospodarkę, po prostu byśmy tego nie rozkradli, nie rozchulali, to ma sens. Jeżeli byśmy to rozchulali, to byśmy się pobawili 10 lat, byłoby fajnie, byśmy sobie pojeździli po świecie, byłoby tanio, byłoby fajnie, byłoby miło, no ale po 10 latach byśmy mogli mieć bardzo duże problemy, gdybyśmy nie przetransformowali tej gospodarki w wysokojakościową gospodarkę, prawda? Czyli produkującą serwis i produkt tanio, ale e, dzięki czemu zarabiamy dużo, prawda? Tak więc musimy zrozumieć, że e, Szanowni Państwo. Musimy zrozumieć, że to jest oczywiste, że Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki prawdopodobnie będą robili to, co robili, będą osłabiać złotówkę, czyli złotówka, nowa wartość złotówki prawdopodobnie wyniesie jakieś 5, 5, 50, 6 złotych w ciągu następnych 4 lat, jeżeli będą robić to, co robili. Jak wygra Tusk, to zniszczy tą złotówkę i wejdziemy po kursie po 7 zł. Czyli Tusk sprzeda Polskę. Wiecie, jesteśmy tak tłustym kąskiem, Szanowni Państwo, że sobie nawet nie wyobrażamy. Musimy zrozumieć, że każdy kraj, który jest w strefie euro, chce tego, żeby Polska weszła po jak najbardziej niekorzystnym dla siebie kursie. Po jak najbardziej niekorzystnym dla siebie kursie. No bo jeżeli oni mają. Euro, no, że Litwa, czy Słowacja, czy Niemcy, prawda, mają euro, czy Francuzi, czy Holendrzy, czy tam, nie wiem, Finowie, ktokolwiek, to ja nie biję do nich jako do narodów, tylko mówię, tak. No jeżeli oni będą musieli, no bo przecież te euro będzie trzeba wymienić, tak, będzie trzeba je wydrukować. No, no to jeżeli się wydrukuje trylion eurasków da się Polakom, no to będzie trylion. No a jak będzie się trzeba wydrukować dwa tryliony? No to w puli my będziemy mieli więcej tych euro. Prawda? Bo jeżeli założymy, że jest 100 trylionów euro, no to jak dostaniemy 1 trylion euro, no to będzie 101 trylionów euro, no a jak dostaniemy 2 tryliony euro, czy tam 2 biliony, no to, będzie to będziemy mieli 2, czyli już nie będziemy mieli 1% wszystkich euro na świecie, a będziemy mieli 2%, prawda? A jeżeli jest ich 50 i dostaniemy 1, no to mamy 2%, a jak dostaniemy 2 po mocnym kursie złotówki, no to będziemy mieli aż 4% wszystkich euro świata. Naprawdę tu, szanowni państwo, wejście do strefy euro to jest taka gra. Ja bym był za wejściem do strefy euro jak najbardziej, bo dla mnie wielkim kąskiem jest bilion, trylion, ty tysiąc miliardów euro. To jest dla mnie wielki kąsek, jako dla Polaka, jako dla obywatela Rzeczpospolitej, bo za, wiecie, bo za y y tysiąc miliardów euro można tutaj postawić, y zrobić, wybudować wszystko. Moglibyśmy sobie wybudować, wiecie, nie wiem, ile tych elektrowni atomowych, nie wiem, ile byśmy mogli sobie zrobić tutaj super fajnych rzeczy, super szybkich pociągów, byś wsiadał w pociąg, byśmy mieli drzewę, byśmy mieli elektrownie, byśmy mieli to, tamto wiatrakowe, niewiatrakowe, prawda, słoneczne, niesłoneczne, byśmy nie musieli tym węglem palić i tym wszystkim. O, wiem, w co byśmy mogli ten trylion zainwestować, między innymi, na przykład w transformację energetyczną, szanowni państwo, i nie będzie trzeba wiedzieć, byśmy mieli super tani prąd, na przykład, byśmy mieli, aby ludzie sobie by, by, zamiast węglem, drewnem, byśmy nie musieli zamiast gazem, to byśmy mieli swoje własne jakieś super elektrownie, prawda? I tak dalej, i tak dalej, tak? E, e, jakieś super, wiecie, pociągi, że jedziesz e, e, ze Szczecina e, jakimś tam DRW do Trójmiasta, e, potem z Trójmiasta do Warszawy, pyk-pyk-pyk, wiecie, podróż by była z Trójmiasta do Krakowa, na przykład, nie wiem, tam, wiecie, w dwie godziny, czy trzy czy jakieś pociągi, które jeżdżą 500 na godzinę, że z Krakowa do Gdańska jedziesz, wiesz, w 2,5 godziny, powiedzmy, że tam w 3, prawda, bo jeżeli coś jedzie 500 na godzinę, ja nie wiem, jakie są pociągi, prawda, no, ale to 500 na godzinie, 1000 kilometrów jest do Krakowa, z Gdańska mniej więcej, prawda, no, to w dwie godziny byś był na przykład bezprzystankowo w Krakowie, tak, szybciej niż samolotem, prawda, i tak dalej. Czy w trzy godziny byś by wsiadał, byś zaraz był, prawda? Albo w trzy godziny i tak dalej, bez potrzeby tych check-in, check-out na tych lotniskach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie, naprawdę, gdyby, gdyby, w takie rzeczy zainwestować, czyli innowacyjność, szanowni państwo, w tanią energię i tak dalej, i tak dalej, to by było to, bo Gdybyśmy mieli tanią energię, no to tanie będziemy mogli produkować. Na przykład, prawda? Bo jak to zrobić, żebyśmy mogli produkować wtedy tanio, prawda? Gdy będziemy zarabiać zamiast y, 1000 euro, 2000 euro. No to tania energia przede wszystkim. No, żeby ten trylion wtedy w energię tanią został zainwestowany, prawda? Żeby ta energia sama nam się prawie że tworzyła, no to byłoby fajnie, prawda? No ale jest jak jest i stoimy, myślę, przed tym. Myślę, że po prostu wydaje mi się, że nie wiem, czy jest to możliwe, bo po prostu mamy e, e, zakorupcyjny kraj prawdopodobnie, wiecie, e, wiecie, no, e, zaraz by, byś, by dostaje to Kaczyński, by to, nie wiem, ukraińskim oligarchom rozdał, czy tam coś, prawda? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę, zapraszam do merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia tych filmów, które pojawiły się na ekranach Państwa monitorów, bo mogą być to znacznie ważniejsze informacje, a jeżeli te, które Państwo właśnie usłyszeli w tym filmie. Pozdrawiam i do słyszenia.